Ha, biegam. Bieganie, sens mojego życia. W końcu to odnalazłem. To jest lepsze od seksu. Mogę nie spać, mogę nie jeść, nie pić, mogę biegać. A, fantastycznie. Pozdrawiam sąsiada. Zapraszam do mnie, pobiegamy w kółeczko. Zajebista sprawa. Poranek piękny. Papierosek, kawka do pracy. Ło, to sąsiad? Co on robi? A, halo, panie sąsiedzie. Nie mam czasu. Biegam. Panie Dawidku, kochany. Witam pana sąsiada. Co tu się u pana Żółwik. Dawidka dzieje? Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. To jest sens mojego życia. Bieganie w kółko. Były maratony, ultramaratony, jazda na rowerze, samochodem, Ironmany. Iron Maiden też było. To chyba zespół rockowy, jakiś muzyka. Fajne buciki, prawda? Buciki najlepsze i kurteczka, ale nie oddam, nie ma opcji. Co tam państwo siedzie? Właśnie tak pana patrzę, panie Dawidku, pan no. Taki wyzwolony. Ja jestem całe życie wyzwolony. Ja też, prawda, ostatnio tak sobie właśnie myślałem taką zajaweczkę, może zarazić się takim właśnie sportowym bakcylem, pan wie. Zajaweczka, fajna sprawa. Ja tak znalazłem ostatnio pan w tym... Gdzie pan tu jesteś? Ale panie sąsiedzie, zapraszam, ile razy można prosić? W internecie, prawda, takich tutaj... Barbal Brazers, panie, oni tutaj trójbój robią. Nie wiem, co pan o tym myślisz, bo może bym trójboistą został. Nie warto. Nie? Jebać. To jest najlepsze. Tak? Tak. Pięć powodów, dla których nie warto Biegamy. Zostać trójboistą. Biegamy. Hop, hits, hop, hits, hop.